Witajcie kochani, ja dzisiaj witam się w ten piękny, cudowny, ciepły, słoneczny dzień. Tak, oto widzicie moją kochaną różę, po prostu poszła, jak dzika. Ale a propos dzików, ale nie zwierząt. Tak, przychodzę do Was dzisiaj z takim tematem. Otóż widzicie, pojawiła mi się tak zwana właśnie dziczka. Są to pędy róży, które właśnie puściły mi wprost od korzeni i które tak właśnie wystawały tutaj mi z ziemi. Więc tak, nasza dziczka zawiera naszej róży szczepionej w całe pożywienie, wszystkie wartości odżywcze. Kochani, dziczkę usuwamy wykopując dołeczek i dokopując się do korzeni. Nic to nam nie da, że usuniemy ją nad poziomem ziemi. Ona tylko bardziej się rozkrzewi, więc musimy naprawdę ją przyciąć przy samych korzeniach, jednocześnie uważając na to, żeby nie uszkodzić korzeni naszej róży. Więc tak, kochani. Jeśli macie taki problem i ja myślę, że też wiele osób, które się nie zna, to cieszy się, że pięknie tutaj wyrasta i w ogóle nam róża. Nie, kochani, to jest bardzo mylne. Trzeba takie rzeczy usuwać, żeby ta nasza szczepiona róża bardzo nam ładnie rosła i kwitła, a te dzikie pędy usuwać.